pani Anna Bochnie z tej strony, dyrektor Polish Integration Support Center. Dzisiaj mamy u nas takiego szczególnego gościa, słuchajcie, który zajmuje się wieloma rzeczami, czyli prowadzi firmę, która nazywa się Kolory Świata, jak również jest nauczycielem w Polskiej Sobotniej Szkole, uczy geografii i historii. Tomaszu, co Cię dzisiaj do nas sprowadza? No dzisiaj nas sprowadza bardzo ważna rzecz, która jest już od 3 lat z nami na zakończenie roku. Przez cały rok organizujemy wyjazdy o charakterze aktywnym dla naszej Polonii tutaj na miejscu. Natomiast grudzień jest tym szczególnym czasem, kiedy zebrane pieniążki przekazujemy na rzecz osoby wraz z Fundacją PISK, na ręce osoby, która tego wsparcia najbardziej potrzebuje. I tak było też w tym roku. Dlatego z kopertą wypchaną pieniążkami dzisiaj zmierzamy do Fundacji PISK, żeby właśnie przekazać te pieniążki na Twoje ręce i rozdysponować je dalej dla najbardziej potrzebujących. Czyli rozumiem, że ta doza zaufania, że ci ludzie przekazują Wam te pieniądze na szlaku, bo one są zbierane podczas różnego rodzaju wycieczek, tak? I dalej trafiają one do nas. My w tym roku zrobiliśmy przeszło 4000 spraw, słuchajcie, gdzie wielu Polaków otrzymało pomoc, ale te pieniążki, jaka to jest kwota, 320 funtów trafią na ręce rodziny, tak dokładnie do babci i do dziewczynki, które tak naprawdę tych pieniędzy potrzebują najbardziej. Co one z nimi zrobią, to już od nich zależy, bo to jest przepiękny prezent od Świętego Mikołaja. Także ja ze swojej strony serdecznie dziękuję. Wrzucę Wam pod tym filmikiem trochę, gdzie one się znalazły i co jeszcze tak naprawdę do tej rodziny trafiło. Ze swojej strony życzę Państwu wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Wam dziękuję za to, że jak co roku nas wspieracie, że jak co roku jesteście Świętym Mikołajem dla tych najbardziej potrzebujących. Jakie to jest uczucie, powiedz? No wspaniałe i też widzimy to, co się dzieje na naszych spotkaniach na szlaku, że ludzie właśnie chętnie, pomimo nieraz strasznej pogody, to nie są łatwe wyjazdy, więc pomimo ciężkiej pogody, tego, że jest to niedziela i trzeba wstać, i trzeba wyjść z domu, robią coś fajnego, spotykają się. Też chciałbym powiedzieć, że w tym roku zrobiliśmy 34 wyjazdy w sumie. Dla naszych uczestników pokonaliśmy pierwszy prawie 700 km. Także wszystko się fajnie rozrasta i mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w jeszcze większym gronie w grudniu. Chciałbym też z tego miejsca podziękować Fundacji, podziękować swojej żonie, która jest dyrektorem firmy, a dzisiaj nie mogła być razem z nami, i przekazać wszystkim również podziękowania i życzyć wesołych świąt. Czyli Ty masz to szczęście, że masz najlepszą żonę na świecie, która Cię wspiera. Tak uważasz. No brawo, moi drodzy. Zatem wspólnie życzymy Wam wszystkiego najpiękniejszego. Pozdrawiamy tych, którzy nie mogą być z nami, również tych, którzy są chorzy, tych, którzy jednak potracili swoich najbliższych tutaj poprzez czy COVID-19, czy jakiekolwiek inne rzeczy. Kochani, kochajmy się, wspierajmy, pamiętajmy o tym, że Polonia potrafi być piękna, mądra, Bogiem silna i potrafi działać cuda. Także dziękuję Wam bardzo. Tak, również dziękujemy przede wszystkim uczestnikom, którzy tak hojnie pieniążki wpłacali, jesteście wielcy. Sami dawali, czy tak na zasadzie dają? Sami dawali. Nie mówiłeś im, że nie pójdziecie dalej, jeżeli nic nie dacie. Nie, nie było trzeba nikogo namawiać, także no super. Czyli jeżeli ktoś by chciał Was znaleźć, jak to mogą zrobić? Zapraszamy na naszą stronę internetową www.koloryświata.com. Zapraszamy na nasz Facebook, Podróże Kreatywne. Tam wszelkie informacje na temat naszej działalności, na temat tego, czym się zajmujemy, gdzie wyjeżdżamy. A wyjazdów się szykuje w tym roku bardzo dużo, jak nam oczywiście obostrzenia pozwolą, więc czytajcie, śledźcie i zapraszamy do wyjazdów razem z nami. A co jest, gdzie jedziecie następnym razem? Czyli mamy grudzień, czy masz jakieś plany na styczeń? Już 2 stycznia wyjeżdżamy do Cardiff, do Parku Narodowego Brecon Beacons. W lutym zapraszamy na walentynki, mam jeszcze chyba 2 wolne miejsca do Paryża. O kochani, miłujmy się. W kwietniu jest Rzym. Pięknie. W planie jest jeszcze oczywiście Barcelona, w tym roku wyjeżdżamy również do Nowego Jorku, do Filadelfii. Jest również Hawana i Park Narodowy na Kubie, także atrakcji będzie co niemiara. Pięknie, wspaniale. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, życzymy oczywiście jeszcze szczęśliwego nowego roku, bo najbardziej oczywiście. Szampańskiej zabawy i dziękujemy raz jeszcze. Pa. Kochani, a teraz z Kolorami Świata, z panem Tomaszem, który jest tu. Pokażemy jeszcze co mamy, co? Zobaczcie, tu mamy jeszcze kwiaty i od animowanego, anonimowego Mikołaja. Słuchajcie, takie prezenty, takie, także zaraz sami zobaczycie, jakie będą super emocje.